Drodzy bracia i siostry, drogie dzieci, w imieniu księdza proboszcza i własnym pragnę serdecznie powitać w naszej wspólnocie parafialnej drogich nam gości, o których już żeśmy mówili w poprzednich ogłoszeniach, że będą u nas gościć z przekazem orędzia, uaktualnieniem orędzia cudownego medalika. Witam serdecznie cztery siostry zakonne, które już są z zgromadzenia sióstr Szarytek, przybyły do nas z Gorzowa Wielkopolskiego i witam także księdza Wojciecha, który sprawuje tę Eucharystię, który jest ze zgromadzenia księży misjonarzy świętego Wincentego Paulo i przybył do nas z Krakowa. To właśnie ksiądz i siostry zakonne pięknie za chwilę nam uaktualnią przekaz orędzia niepomalanej dziewicy, która przyniosła nam ten znak cudownego medalika, który święta Katarzyna Laboure poprzez swoje objawienia nam wszystkim przekazała. Prosimy naszych czcigodnych gości, aby nas przez to dzisiejsze eucharystyczne i maryjne spotkanie poprowadzili, a kapłan niech nam przewodniczy tej Eucharystii. Na początku naszego spotkania z Panem Jezusem przeprośmy Go za nasze grzechy, za zaniedbane dobro i przyjmijmy Jego wierne miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i
zmarłych są to świętej pamięci Maria w 7. rocznicę śmierci, świętej pamięci Maria w 18. rocznicę śmierci. Są oni z rodziny Micia. Módlmy się. Boże Wszechmogący, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Ponieważ miłość jest Boga, a każdy
każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga u nas, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przykładaną za nasze grzechy. Oto słowo Boże. Na przykład, jak nas pustki w
I mamy takie pamiątki, bo kiedy patrzyłem to na przykład z tych ust i z tych gór z morza, to sobie przypominamy, zwłaszcza kiedy na przykład pada śnieg czy deszcz, prawda? Przypominamy sobie wakacje. Patrzymy na taką pamiątkę, o, ale było fajnie nad morzem, ale było super w górach, mieliśmy świetny czas. No dobrze, ale my dzisiaj nie będziemy mówić o magnesie, ale o czymś innym, co też nam przypomina, o tym, jak dobry jest Pan, jak nas kocha. I będziemy mówić o czymś takim, co widzicie jest przy ołtarzu. Co to może być? Czy ktoś z Was wie, jak się nazywa ten taki przedmiot? Medalik? Tak, to jest medalik. I ten medalik to jest to, o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Bo tak jak taki magnesik przypomina nam o wakacjach, o dobrych spotkaniach, tak ten magnesik, tak ten medal i to wszystko, co jest z nim związane, przypomina nam o dobrej miłości Pana Boga. Pan Bóg zaprasza Ciebie, zaprasza mnie do tego, żebyśmy siebie, żebyśmy kochali, szanowali. I Pan Bóg przemawia do nas przez różne sytuacje. Pan Bóg da nam taką jedną osobę, która przyjęła Pana Jezusa, przyjęła życie. Uczyła go tego, jak kochać. Uczyła go tego, jak dobrze wypełniać swoje obowiązki. Może pilnowała prac domowych, które robił Pan Jezus, kto wie. Może przytulała go wtedy, kiedy przewrócił się na drewnianym rowerku, jakimś takim, no takim dawnym rowerku. O kim mówię? Matce Świętej? Tak. A jak miała na imię Matka Święta? Maria. Tak, Maria. I Matka Boża, Maria, to jest nie tylko Matka Pana Jezusa, która uczyła Go wielu ważnych rzeczy, ale to jest też Matka kogoś innego. Kogo? Wiecie? Nas wszystkich. Tak, bardzo dobrze. Dlatego możemy mówić do niej Mama. Mama. To jest mama każdej i każdego z nas. I wtedy, kiedy jest nam w życiu smutno, kiedy coś się wydarzy takiego trudnego, mamo, pomóż nam. Wtedy, kiedy nie wiemy, co robić, są jakieś kłopoty w szkole, w pracy, gdziekolwiek, mamo, wyproś dla mnie Ducha Świętego, stolica mądrości. Wtedy, kiedy jest nam jakoś tak ciężko, idziemy do mamy, tak jak małe dzieci. I dzisiaj chcemy wam powiedzieć o wydarzeniu, w którym ta dobra mama przyszła na ziemię. I to się nazywa objawienie. To było jakieś 200 lat temu, plus minus, prawie, tak? We Francji. Jak się nazywa stolica Francji? A co? Paryż. Dobrze, Paryż. A co jest w Paryżu takiego wysokiego i wielkiego? Ale wy jesteście zdolne dzieci. Wieża Eiffla. Tak, brawo dzieci. No dobrze, a co jedzą Francuzi? Takie są. O, no spróbujemy jeszcze kulinarny model. Croissant. Tak, croissant, croissant. Bagietki. Tak, no i rzeczy. Nie? Dobrze, tak. Jedzą, słuchajcie. I była sobie taka Kasia. Kasia była troszkę starsza u Was, jadła te krosanty, jadła te bagietki. Wiesz, że raz jeszcze wtedy nie było. Kasia była troszkę starsza u Was i rozpoznała powołanie. Rozpoznała, że Pan Jezus ją zaprasza do tego, żeby stać się siostrą szaretką. W naszym kościele dzisiaj mamy kilka sióstr szaretek. Będziecie mogli do nich podejść, pomszy świętej, porozmawiać, przytulić, powiedzieć dobre słowo. I Kasia rozeznała, że Pan Jezus zaprasza ją do tego, by stała się szaretką. I kiedy Kasia przyszła do takiej szkoły dla sióstr, to w tej szkole dla sióstr, to się nazywa seminarium postulat dla sióstr, miała niesamowite spotkanie z Matką Bożą. Ale posłuchajcie sami. Thank you.
Jest noc, około tu do 12. Odsunęłam zasłonę łóżka. Zobaczyłam dziecko, 4- czy 5-letnie, biało ubrane, które mi powiedziało: wstawaj szybko i chodź do kaplicy, najświętsza Panna czeka na ciebie. Natychmiast pomyślałam, ale mnie usłyszał. Dziecko odpowiedziało: nie bój się, jest w pół do 12. Wszyscy śpią, chodź, czekam na ciebie. Pospieszyłam się z ubraniem i poszłam obok tego dziecka. Szłam za nim. Wszędzie paliło się światło. Kiedy weszłam do kaplicy, drzwi otworzyły się, gdy dziecko zaledwie dotknęło ich końcem palca. Święce paliły się jak na pasterce, ale nie widziałam Najświętszej Panny. Dziecko zaprowadziło mnie do prezbiterium i tam uklękłam. Około północy dziecko powiedziało: oto Najświętsza Panna! Posłyszałam szmer, jakby szelest sukni jedwabnej. Bardzo piękna pani usiadła w fotelu księdza dyrektora. Dziecko powtórzyło mocnym głosem: oto Najświętsza Panna! Spojrzałam na Maryję i jednym skokiem znalazłam się na stopniach ołtarza u jej nóg, z rękami złożonymi na jej kolanach. Nie wiem, jak długo tak trwałam. Straciłam rachubę czasu. To były najsłodsze chwile w moim życiu. Przychodź do stopni tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie prosi z ufnością i żarliwością. Na dorosłych i na dzieci. Łaski spłyną szczególnie na tych, którzy o nie proszą. Dziecko moje, lubię udzielać łask, zwłaszcza zgromadzeniu. Na szczęście bardzo je kocham. To wyjątkowe spotkanie trwało około 2 godzin. Maryja przekazuje Katarzynie wyjątkową misję. Przygotowuje ją na trudności, które ją czekają. Prosi ją o założenie Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Najświętsza Panna odeszła jak światło gasnące. Wracając do codziennych obowiązków, święta Katarzyna ma przeczucie, że to nie jest jej ostatnie spotkanie z Matką Bożą. Listopada 1830 roku o 5:30 po południu, w głębokiej ciszy, po przeczytaniu tekstu do rozmyślania, usłyszałam jakby szelest jedwabnej sukni. Doszedł do mnie z bocznego chórku, tam, gdzie był obraz świętego Józefa. Popatrzyłam w tamtą stronę i zobaczyłam Najświętszą Pannę. Jej twarz była wystarczająco widoczna i tak piękna, że wydaje mi się zupełnie niemożliwe, aby ją opisać. Stała na białym globie, to znaczy na połowie globu, albo przynajmniej ja widziałam tylko połowę. Był tam również mąż, a kolor jego był zielony i upstrzony żółtymi plamami. Ręce miała uniesione na wysokości bioder. Bez żadnego wysiłku trzymała w nich złotą kulę zwieńczoną małym krzyżem. Kula i krzyż przedstawiały świat,
Najświętsza Panna wydawała się trzymać tę kulę gestem ofiarowania jej Bogu. Jej twarz była tak piękna, że nie mogłabym jej opisać. Naraz ujrzałam pierścienie na jej palcach. Trzy pierścienie na każdym palcu. Większe pierścienie wysyłały piękniejsze i dłuższe promienie. Mniejsze zaś klejnoty dawały krótsze promienie. Promienie tworzyły razem duże strugi światła, biegnące ku dołowi tak, że nie mogłam już widzieć stóp Najświętszej Panny. Wtedy, gdy się w nią wpatrywałam, Najświętsza Dziewica również spojrzała na mnie. Usłyszałam głos. Ta kula, którą widzisz, przedstawia cały świat, zwłaszcza Francję oraz każdego człowieka z osobna. To są symbole łask. Rozdzielam je między tych, którzy o nie proszą. Zdałam sobie wówczas sprawę z tego, jak dobrą rzeczą jest modlić się do Najświętszej Panny. Jak wspaniałomyślna jest ona dla tych, którzy ją proszą. Ile łask rozdziela między tych, którzy o nie błagają. I jak wielką radość sprawia jej udzielanie ich. Głos mówił dalej. Klejnoty, które nie wysyłają promieni świetlistych, oznaczają łaski, o które ludzie zapomnieli prosić. Byłam przepełniona radością tak, że nie wiedziałam, gdzie się naprawdę znajduję. Wokół postaci Najświętszej Panny uformował się powoli owalnego kształtu napis z liter koloru złotego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Napis zaczynał się na wysokości prawej ręki Maryi, przechodził nad głową i kończył się na wysokości lewej ręki. Później złota kula znikła z rąk Maryi w kręgach światła, które się pokazały po obydwu stronach jej postaci. Ręce Najświętszej Dziewicy, odwrócone teraz dłońmi na zewnątrz, opadały w dół, jakby obciążone nadmiarem łask. Usłyszałam znowu głos. Trzeba przygotować medalik według tego wzoru. Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Medalik ten powinni nosić na szyi. Ci, którzy go nosić będą z ufnością, doznają większej obfitości łask. Właśnie wtedy obraz mojego widzenia odwrócił się. Mogłam wówczas oglądać drugą stronę medalu. Wielka litera M i połączona z nią poprzeczna belka, powyżej zaś prosty krzyż. Poniżej litery M były dwa serca, Jezusa i Maryi. Jedno okolone cierniami, drugie przebite mieczem. Katarzyna w takiej samej wizji spotyka Maryję jeszcze w grudniu. Od tego czasu jej niebiańska matka nie pokazuje się, choć nieustannie jest obecna w natchnieniach i podpowiedziach, które słyszała Katarzyna. Zdolność jasnowidzenia siostry Laboure poza objawieniami polega na widzeniu Chrystusa w codzienności, a zwłaszcza w ubogich i grzesznikach. Całe swoje życie oddała cichej i ofiarnej służbie najuboższym. Do dziś zadziwia nas łączność, jaką umiała nawiązać między blaskiem objawień i niskością swojej służby osobom starszym z przytułku, biedakom z dzielnicy, osieroconym, wyrzuconym poza margines.
Była dla nich portem, przystanią. Ich kochała nade wszystko. Medaliki na całym świecie stały się znane jako cudowne, a to za sprawą wielu łask, które otrzymywali ludzie. Oby i dla nas stały się klejnotami ofiarowanymi z rąk naszej najlepszej matki. Drugie dzieci, starsze, młodsze. Jak możemy naśladować Kasię Laurę dzisiaj? Co możemy dobrego zrobić, tak jak robiła Kasia Laurę? Pomagać starszym ludziom. Bardzo dobrze, dzieci. Tak, pomagać dziadku, babci, rodzicom. Co jeszcze możemy zrobić? Tak konkretnie. Naśladować tą dobroć Kasi Laurę. Co możemy dobrego zrobić na przykład? Dla rodzeństwa, dla rodziców. Macie jeszcze jakieś pomysły? Dla rodzeństwa możemy na przykład pomóc w nauce. Tak, możemy pomóc w nauce. Co jeszcze? Kochać ludzi. Tak. Kochać się nawzajem. Tak. No. Bawić się z młodszym rodzeństwem. Bardzo dobrze. Jeszcze ja cię. Tak. Dlatego dzisiaj każdy z nas wybierze sobie jeden z takich dobrych owoców i pomożemy tym ludziom. Gratuluję Wam, macie bardzo mądre, dobre dzieci. A jak mówi Pan Jezus, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Maryja to jest nasza mama i bardzo nas kocha. Którzy posługują w tym miejscu i na wszystkich parafiach.
wysłuchaj próśb, jakie z ufnością składają w dłoniach najlepszej Matki. Ciebie prosimy. Przez przyczynę niepokalanej błogosław i ochraniaj rodzinę, młodzież, dzieci i wszystkich, którzy noszą cudowny medalik. Ciebie prosimy. Przez przyczynę niepokalanej pokaż miłosierdzie naszym bliskim zmarłym, a szczególnie świętej pamięci Marii Miciak w siódmą rocznicę śmierci i Marianowi Miciak w 18. rocznicę śmierci i przyjmij ich do Twego Królestwa. Ciebie prosimy. Przez przyczynę niepokalanej pomóż na nowo odkryć znaczenie daru cudownego medalika i uzdolnij nas do złożenia całkowitej ufności w niepokalanym sercu Maryi i Najświętszym Sercu Jezusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty nas znasz, Ty nas kochasz, Twoja Matka jest naszą Matką. Udziel nam potrzebny łask, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Troszczysz się o wszystkie swoje dzieci.
świętej wieczerzy. On podobnie jak uczniom Emaus wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoich uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Przez wszystkie wieki wiele.
grzechu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Stałaś się nam matką i jesteś już sama. Nosisz
już zaszczytny tytuł Matki Odkupionej. Pozostawiamy się Maryjo całkowitą swobodę dysponowaną nami dla zbawienia naszego oraz naszych braci i sióstr. Pragniemy żyć wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Uznając naszą małość i niemoc, liczymy na Twoją macierzyńską pomoc. W trudnych czasach pragniemy trwać w wierze i wspomagać się w Twojej stawieniczej modlitwie za ludzkością. Tak ukazała się świętej Katarzynie Laboria w wizji ze złotym globem w dłoniach i taką pragniemy Cię czcić i wspomagać w Twojej misji względem świata. Na drogę ku jubileuszowi 2030 roku prosimy, Maryjo, wybrać nam łaski, których potrzebujemy. Łaski do naszej wspólnoty parafialnej, dla nas tutaj obecnych, którzy wyprowadzili się w tej świątyni. Tymi łaskami szczególnie jest pragnienie nasze i łaska ogłoszenia światu przesłania zawartego w cudownym medaliku, czyli Twoją czystość, która przeraża moce piekielne. Twoją łączoną opiekę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. Twoje zjednoczenie z Synem, które jest naszym wywyższeniem i próbą. Pragniemy mieć w życiu ten jeden cel. Żyć i pracować dla tego, który pierwszy nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Podaj nam, Matko, pomocną dłoń. Przeprowadź bezpiecznie przez ciemną dolinę doczesności, i pomóż wejść wraz z innymi do szczęśliwej wieczności. Maryjo, my Twoi synowie i córki, tutaj dzisiaj klęczący przed Tobą, zawierzamy się w Tobie, Najświętsza Panno, i wołamy: o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen. Powtórzmy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen. Usiądźmy, moi drodzy. W środę uroczystości
świętego Stanisława biskupa i męczennika, różnego patrona Polski, pamiętajmy życzenia o wszystkich panach Stanisławach i paniach Stanisławach, a szczególnie o naszych panach szafarzach, którzy posługują przy ołtarzu. Od piątku rozpoczniemy nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy Róże pod wezwanie świętej siostry Faustyny za modlitwę, w tym tygodniu ustę modlitwy przyjmujemy żal pod wezwanie świętego Józefa. Bóg zapłać za rozpoczystość naszej świątyni w jednej ulicy Strażackiej. Natomiast w tym tygodniu o zatroszczenie się o czystość świątyni prosimy biernych z granicznej, a w sposób szczególny rodziców dzieci pierwszokomunijnych, bo sprzątanie kościoła i dekorowanie będzie w czwartek po mszy świętej wieczornej. Przed mszą chluba, potem chwila przerwy i po mszy już tylko zapraszam rodziców bez dzieci do dekorowania. Staropolski Bóg zapłać serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę i na konto parafialne. Jest to numer niedzieli gościńczego, zachęcamy do dawania prasy katolickiej. Wszystkim solenizantom i bratom życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitości Bożych darów. I jeszcze ostatnia sprawa. Bardzo zachęcam Was, drodzy bracia i siostry, i Was, drogie dzieci, aby wychodząc z kościoła wziąć od sióstr medaliki, o których dzisiaj tak pięknie podczas Słowa Bożego nami kapłan i siostry mówiły, więc zabierzcie, jeśli macie kogoś, komu chcecie wręczyć medalik, jeśli macie kogoś osobę chorą, bądź ktoś został w domu, komu chcecie zanieść, można też wziąć taki medalik nie tylko dla siebie, ale dla tej drugiej czy trzeciej osoby. Więc serdecznie zachęcam, żeby ten aspekt w naszym życiu cudownego medalika i tego orędzia, które Maryja przekazała świętej Katarzynie Laudę, też w naszym życiu to szczególne orędzie, przede wszystkim miłości. Zawsze ze sobą niesie miłość, to orędzie przekazywać i sobie, i drugiemu człowiekowi. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ogłoszenia. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dobrego tygodnia, teraz dobrych, bezpiecznych powrotów do domu, no i oczywiście dobrego niedzielnego rozsądku życzę i prosimy Ojca, aby nam na zakończenie o błogosławił. Bardzo dziękujemy za to dobre słowo, za wspólną modlitwę. Ja jako młody kapłan trzyletni chcę zaprosić, prosić też o taką pomoc w modlitwie nowej świętej powołania, także o wytrwanie dla tych, którzy idą drogą życia konsekrowanego, do siostry czy do księża. No bo jeszcze u nas w Polsce jest nieźle, ale na zachodzie to już brakuje księży i do spowiadania i do mszy świętej. Dlatego zachęcam do tego, aby też, może przyjmując ten cudowny medalik, taka intencja, chociaż jednej zdrować intencji właśnie odważnego odpowiedzenia na wołającego Pana Jezusa, też nam przyświecała. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
Proszę.